ale nie sądzę, że... Zwraca się pan do właściwej osoby. Proszę mi wybaczyć, ale osobiście uważam, że jest pan osobą idealną. Naprawdę? Przede wszystkim jestem zdziwiony, że pan wie, kim jestem. O, wie pan, mój zawód polega na tym, żeby znać deputowanych i posiadać minimum informacji na ich temat. Aha. A o mnie to ma pan ich dużo? Nic, czego by pan nie chciał, aby ujrzało światło dzienne. Ale wiem na przykład to, że etyka to jest coś, co leży panu na sercu, prawda? Tak, tak, wie pan o tym. Dobrze, doskonale, ale powtórzę, nie mam żadnej ochoty mieszać się w wojenkę przywódców. Ależ myli się pan. Tu w ogóle nie chodzi o wojenki. Proszę, wszyscy już zrozumieli, że Abelański chce zniszczyć Perkisa, zanim ten go przyćmi. Sęk w tym, że jeśli Abelański osobiście skrytykuje powrót Perkisa, no to zostanie to odczytane jako jawna próba zdyskredytowania jedynego rywala na lewicy. To co? No to szuka frajera, który zrobi to za niego. I ten rodzaj walk mnie nie interesuje. A poza tym myślę, że Abelański naprawdę tego nie potrzebuje, żeby zostać kandydatem partii. Nikt nie ma ochoty na powrót starego Perkisa. Teraz pan wybaczy, bo... Abelański nie będzie kandydował. Co? Mhm. Czy teraz wreszcie zgodzi się pan porozmawiać na osobności? Zapraszam. Audioteka przedstawia. Jan Rezo. Upadek narodu. Odcinek pierwszy. Nic skandalicznego. Tłumaczenie, adaptacja i reżyseria Ewa Rucińska. W rolach głównych Piotr Adamczyk, Agnieszka Więdłocha, Grzegorz Małecki, Piotr Polak, Krzysztof Stelmaszyk. Zdaje pan sobie sprawę, że te wybory są nie do wygrania. Ale przecież w wywiadzie z zeszłego tygodnia Abelański mówił zupełnie... Zapewne ma pan świadomość, że znam co do słowa treść tego wywiadu i zapewne ma pan również świadomość, że on nie może powiedzieć swoim działaczom: hej, sorry, ale przegramy te wybory, wybaczcie, następnym razem postaramy się bardziej. No nie. Obraziłby w ten sposób tych wszystkich, którzy zaangażują się w kampanię. Niestety... Szanse kandydata lewicy jakiegokolwiek są ekstremalnie małe. Przepraszam, ale to, co pan mówi, jest koniec końców dość szokujące. Nie tak jak powrót Perkisa, ale jednak. Nie sądzi pan, że mamy choć minimalny obowiązek zaproponować alternatywę? Szczególnie teraz? A naprawdę sądzi pan, że ktokolwiek ma choćby najmniejszą szansę pokonać panią prezydent? Naprawdę sądzi pan, że możemy pozwolić jej dalej robić to, co właśnie robi? 5 lat! No, to długo. No, długo, długo, ale też bardzo krótko. Nikt tutaj nie mówi o pozwalaniu. Działamy. W parlamencie, w mediach. Naszą strategią jest wzmocnienie pozycji tak, żeby za 5 lat Abelański był niezastąpiony. Jeśli zaprezentuje się dziś przeciwko prezydentce ulubienicy, która już go upokorzyła w ostatnich wyborach, to za 5 lat będzie tym, który przegrał 2 razy z Alatar. Za to jeśli odpuści te wybory... Jest szansa, aby odebrać władzę teraz. Wie pan co?
Jak pan myśli, że pan ma szansę, to proszę startować. Przepraszam bardzo, ale jest pan pogardliwy. Nie, nie jestem. Nie ma innego możliwego kandydata. Partia ma dwa wielkie nazwiska i ciężko jest mi uwierzyć, że jeden decyduje się zniszczyć drugiego, bo sam się boi wystartować. No, to lekko dziwne. Może pan to tak postrzegać, ale Abelański nie ma szans na zwycięstwo. A kandydatura Perkisa jest najgorszym, co może przydarzyć się Unii Lewicy. Ale Alatar się nie zatrzyma. Ci, którzy mówią, że to pozorowane ruchy, mylą się. Ja naprawdę wierzę, że jest gotowa sprywatyzować edukację. Wyjść z Unii. Ale my to musimy... jeszcze nie jest powód, żeby się karmić iluzjami. Jej popularność jest, no, powiedzmy, zdumiewająca, ale realna. Ja jestem pragmatykiem. Tych wyborów nie da się wygrać. W takim razie, jeśli Abelański uważa, że nie może wygrać, niech da szansę Perkisowi. Osobiście wolę już Perkisa od Alatar. No, ja także, oczywiście. Dobrze. Pali pan? Nie, nie, dziękuję. A poza tym, kogo ma pan jeszcze w zanadrzu? Zaprezentujecie chyba mimo wszystko jakiegoś kandydata, co? Przepraszam, ale pan... Czy co, czy oddamy to walkowerem? Niczego nie oddamy walkowerem. Potrzebujemy tego czasu, tej kampanii. Fakt, że nie możemy wygrać, no jeszcze nie oznacza, że nie mamy niczego do ugrania. Trzeba promować naszą wizję. Skonfrontować Alatar z przyszłością. Pokazać nowe twarze. Naprawdę? Chce pan wystawić nową twarz jako kandydata Unii Lewicy? No, mam nadzieję, że będzie pan tak miły i zachowa te rewelacje dla siebie jeszcze przynajmniej przez kilka dni. Ale będą przecież prawybory. A jeśli ta nowa twarz wygra, to Abelański będzie pluł sobie w brodę. No, oczywiście to jest wysoce nieprawdopodobne, ale no, zgodzi się pan, że jednak... Wie pan co? Nie mam w zwyczaju zaklinania przyszłości. Oczywiście istnieje ryzyko, że ta nowa twarz wygra, ale każda strategia zawiera w sobie dozę ryzyka. Abelański nie podniesie się po drugiej porażce. Odpuszcza więc sobie te z góry przegrane według prasy, doradców i sondaży wybory, i robi to po pierwsze, aby nie naruszyć swojej pozycji głównego opozycjonisty, a po drugie, aby dać sobie jak najwięcej szans w przyszłości. I to, w mojej opinii, bardzo odważna strategia. A dla człowieka tak ambitnego jak on, równie ciężka do zniesienia. A ostatecznie jedyna rzecz, jaka mogłaby zaszkodzić tej strategii, to wygrana Perkisa. To... O co mnie pan prosi, nie ma nic wspólnego z etyką. No, proszę przyznać. Po prostu boicie się, że wygra. A to najgorszy polityczny manewr. Perkis przegra. Jak Abelański, jak pan, jak ktokolwiek. Jeśli Perkis by kandydował, to nie obawialibyśmy się jego zwycięstwa. Ale raczej świadomości, że zostanie w partii po wyborach. Naszą strategią jest poprowadzenie kampanii godnej, pozytywnej, aby móc na niej budować przyszłość. Perkis ma 72 lata, to jest jego ostatnia szansa. Jego kampania nie będzie godna. Nie zawaha się przed niczym. Będzie brudno, brutalnie, krwawo, a część elektoratu i tak szczerze go nienawidzi. Nie może reprezentować Unii Lewicy. Partia tego nie przeżyje. Może. Przyznaję, że to, co pan mówi, ma sens. Ale ja w to nie wierzę. Sądzę, że Abelański najzwyczajniej boi się zwycięstwa kogoś innego. I co? Będzie popierał nowego kandydata? Ktokolwiek to będzie? Czy raczej postara się, aby przegrał? Panie Van Pen, no nie sądzę, aby był pan tak cyniczny. Nie, nie, ja nie jestem... Muszę przyznać, że jest pan całkiem... przekonujący, zgodnie z pańską reputacją. Naprawdę bardzo. Trochę lepiej teraz rozumiem, czemu Abelański tak pana ceni. A to pana pomysł, czy jego, żeby do mnie przyjść? Decyzja kolegialna, powiedzmy. Dajcie dziennikarzom zająć się Perkisem. Oni już go... Oczywiście media, ale i prawica swoją drogą. Wszyscy się na niego rzucą. Nikt nie oczekuje niczego innego, to jest wręcz ustawowe minimum.
ale żeby członek Unii postawił się Perkisowi bezpośrednio, no, to dopiero byłoby niespodziewane. I osobiście uważam, że również bardzo potrzebne. To proszę samemu to zrobić. Wszyscy wiedzą, jakie ma pan wpływy w Unii. No, wie pan, ja nie jestem deputowanym. Dla opinii publicznej jestem nikim. Ale ja także jestem nikim. Nawet jeśli jestem deputowanym. Dziennikarze się, za bardzo nie interesują. Muszę się prosić o jakiś mini wywiad na własnej stronie internetowej. Tym razem posłuchają. Jeśli się pan zgadza, proszę pokrążyć po parlamentarnym korytarzu. Dobrze, proszę posłuchać. Tak szczerze, to... Wie pan, ja specjalnie nie szukam towarzystwa dziennikarzy i... No tak, nie da się nie zauważyć. To raczej stoi w sprzeczności z funkcją deputowanego. Tak, słyszałem ten tekst setki razy, ale ja nie jestem z tej samej gliny, co ci dwaj wyjadacze. To nie jest skaza, jak sądzę. Nie żyję po prostu w tym trybie, nie żyję w tym świecie. Nie szukam uznania, nie zżera mnie ambicji. Przepraszam. Ale sądzę, że źle się zrozumieliśmy. Tutaj w ogóle nie chodzi o pana. Chodzi tylko o to, żeby powiedział pan głośno, co myśli. Z jednego prostego powodu. Bo to jest ważne. Jeśli mam być szczery, to pańska osoba jakoś za bardzo mnie nie interesuje. Dziękuję za szczerość. Ale wie pan co? Nawet jeśli nie chodzi tu o mnie, to najwyraźniej zapomniał pan, że Perkis to zawodnik wagi ciężkiej. I coś mi się wydaje, że nie chciałbym być jego wrogiem. Jest pan pewien, że nie będzie żałował, jeśli nikt na lewicy nie piśnie o tym ani słowa? Wytrwały pan jest. Liczy pan na zmęczenie materiału, co? Bardzo mi przykro. Nie chcę na pana naciskać, ale potrzebuję odpowiedzi. Mam dosyć, rozumie pan, napięty kalendarz. Gdy Perkis będzie już na wszystkich kanałach, we wszystkich serwisach, wystąpienie nie będzie miało za wiele sensu. Szczególnie ze strony kogoś tak mało medialnego jak pan. Jak w gangsterskim filmie. Jeśli nie zrobię tego, co chcecie, znajdziecie kogoś innego, tak? Uważam, że wystąpienie z pana strony byłoby szczególnie spójne. Ale jeśli pan odmawia, spróbuję znaleźć kogoś innego. Ponieważ obstaję przy tym, aby członek Unii zbuntował się wobec Perkisa. To byłoby zdrowe, godne, honorowe. Pomyślę. Panie Wampel, czy może opowiedzieć nam pan o swoich odczuciach związanych z kandydaturą pana Perkisa w prawyborach Unii Lewicy? Informacja głęboko mnie szokuje. Naprawdę? Sprawia, że jestem wściekły, naprawdę. Sprawia, że czuję wstyd. Trudno mi uwierzyć, że podobno dzielimy te same wartości. Jego działania są przejawem braku szacunku dla naszego ugrupowania, a wręcz dla naszego kraju. No ale z drugiej strony odkupił swoje winy. Nie, racja. Jednak zawsze uważałem, że 10 lat zakazu startu w wyborach za czyny tak odrażające, to mało. Swoją drogą myślę o zgłoszeniu poprawki, pozwalającej na utrzymanie dożywotniego zakazu elekcyjnego. No ale przepraszam, chciałby pan, aby ten zapis działał wstecz? Wydaje mi się to niestety trudne do zrealizowania. Ale aby powrócić do tematu dnia. Tak, poproszę. To, co mnie realnie szokuje, to nawet nie tyle aspekt prawny, ale brak moralności pana Perkisa. Jasne, oczyścił się z winy, ale co z moralnością? Nie wiem, jak pan Perkis jest w stanie wprosić się do telewizyjnego programu i z uśmiechem ogłaszać swój powrót. Jakby to była jakaś dobra nowina oczekiwana przez całą Francję. To nie jest dobra wiadomość. To nie jest wiadomość oczekiwana. To wiadomość straszna, to wiadomość obrzydliwa, niemoralna. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Moim i państwa gościem był Jean Wampel. Dziękuję bardzo. Biuro deputowanego Jeana Wampela, słucham? Nie, tak. Mam zanotowane, oczywiście. Przekażę. Do widzenia! Jean, nareszcie. Co się dzieje? W jakiej sprawie? Jak to w jakiej sprawie? Gdzie pan był?
Zostawiłam 3 wiadomości, nie dostał pan? To po co ja zostawiam te wiadomości, jeśli pan ich nie słucha? Przepraszam, Helena, ale... Byłem na posiedzeniu komisji, było dość burzliwie. Zgoda, ale teraz... Jest pan w telewizji. I to na wszystkich kanałach. Tak, dałem taki wywiad, ten... Jak to? Na wszystkich? To wiadomość... Brawo, leci wszędzie. A komisja? Burzliwa? W jakim sensie? Larry chce wydłużyć termin legalnej aborcji do 20 tygodni. No więc ja trochę ją zaatakowałem i zarzuciłem eugenikę. O, wow, ale no dobrze. Nie obchodzi mnie to. Zgłoszę poprawkę o obowiązku badania psychiatrycznego od 20 tygodnia. Chyba mało prawdopodobne, że to przejdzie. Wiem. Chcę tylko wyraźnie powiedzieć na forum, że trzeba być klinicznym wariatem, żeby chcieć coś takiego zrobić. Przygotuje mi to pani Helen, dobrze? No, nie. Jak to, no nie? To jest chyba pani praca. Tak, ale nie będę redagować żadnej poprawki przeciwko aborcji. Helen! 20 tygodni! Wie pani, jak wygląda późna aborcja? Tak, ale... Jean, uzgodniliśmy przecież, że wszystko, co dotyczy pańskiej wiary, nie będzie... Ale to nie ma nic wspólnego z moją wiarą. Jean, wiem, że jest pan przeciwko ale aborcji. Ale prywatnie jestem przeciwko, publicznie nie zająłem nigdy stanowiska przeciwko. I za kogo mnie pani uważa? Jak pan chce. Mimo wszystko, ja... Wszystko, co jest w interesie zwiększania wolności kobiet, traktuję. Ale kto tu mówi o wolności? To nie ma nic wspólnego z... Chodzi o postawienie granicy. Od którego momentu? No dobrze, no to dalej. Proszę, proszę bardzo, proszę powiedzieć, gdzie jest dla pani granica, co? Od kiedy mówimy o morderstwie? 20 tygodni? Co? Może 30? 8 miesięcy? 10 miesięcy? Wie pani, jak się mówi o późnej aborcji? Jakiej metody się używa? Rozczłonkowania. Rozczłonkowania. Chce pani, żebym objaśnił technicznie, Jean, jak Jean, wygląda niech się pan uspokoi. Nie wiem, gdzie jest właściwa granica. Ale ja osobiście nie chcę redagować tekstu przeciwko aborcji, bo to jest, no, po prostu... Nie leży w moim obowiązku zajmowanie stanowiska... Dokładnie, ale leży w moim. A poza tym, jeśli nie ma pani zdania, no to proszę się nie wtrącać. Po prostu. Biuro deputowanego Wampela, słucham. Tak. Proszę się nie rozłączać. Tak, no więc znowu się zaczyna. Teraz to już nawet dziennikarz z Politik TV łączę z gabinetem. Nie, nie, ale czego chcę? Jak to znowu się zaczyna? Nie, 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 nie ma mnie. No. Jak to pana nie ma? Przecież pan tu jest. Nie ma mnie. Odwołaj to. Tak, przepraszam. Nie jest dostępny. Mogę... Ach tak. 061-256-86... Cicho! A czy mogę zanotować wiadomość? Tak. Tak, dobrze, zanotowałam. Do widzenia. Chcą zorganizować debatę z Perkisem. Hello? Nie odbierze pan? Halo? Próbuje pan zostać jedynym politykiem, który odmawia kontaktu z dziennikarzami? Nie powiedziałem, że odmawiam. Ale przepraszam, jestem deputowanym od 4 lat. A to jest pierwszy raz, kiedy dzwoni do mnie dziennikarz kanału informacyjnego. Nie mam prawa choć przez chwilę uznać, że to jest, no, lekko dziwne. Nie? Zasadniczo jak dzwoni dziennikarz, to się mówi: dziękuję panu bardzo, i leci się w podskokach. Nie, Helen, właśnie, że nie. Wie pani, odbierałem to na początku jako odświeżające. Ten sposób, w jaki się pani do mnie zwraca. Uważałem nawet, że to... Być może dość zdrowe mieć współpracowniczkę, która nie boi się szczerze powiedzieć, co myśli, ale im dalej, tym częściej myślę, że pani po prostu naprawdę nie wie, gdzie jest pani miejsce. Nie, no, przepraszam, że ja już po prostu nie mogę. Ja naprawdę nie mogę. Nie mogę zrozumieć, jaki ma pan problem z dziennikarzami? Z tego, co mi wiadomo, jest pani asystentką parlamentarną, a nie rzecznikiem prasowym. Nie, no, na serio będzie pan udawał, że nie rozumie? To nie wiem, ale to jest taka taktyka? Kręci to pana? Nie sądzi pan, że winien jest minimum... Nie, niczego nie jestem pani winien, Helen, i nie sądzę, że obowiązkiem deputowanego jest bieganie za mikrofonami. Dobrze, dobrze, ale biegać za mikrofonami, a przed nimi uciekać, to jednak znacząco... Nie, no, osobiście słabo rozumiem dlaczego, ale chciałabym, ale aby mi pan... Ale pani tak naciska z tymi dziennikarzami? Proszę mi wyjaśnić tak konkretnie, co to pani zmienia? Oj, zmienia. Zmienia, i to dużo.
Jesus. Ja bardzo przepraszam, bardzo, ale są dni, kiedy ja nie do końca rozumiem, co my tutaj właściwie robimy, skoro zdecydował się pan nie rozmawiać z dziennikarzami. Bo jeśli ograniczamy się do składania jednej, no powiedzmy sobie, dość przeciętnej poprawki raz na 6 miesięcy, sprawiania pozorów istnienia na komisjach i robienia non-stop za asystenta socjalnego, to ja naprawdę w pewnym momencie, ja mam Helen, po prostu... Helen, jeśli redukuje pani naszą pracę do właśnie... Nie do, dobrze, powiem tak. Nie ja przyszedłem do pani. Jeśli chce się pani wycofać, wrócić do bycia radną, to ja pani nie zatrzymuję. Tak, 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 tak. Zdaję sobie sprawę, że może mnie pan łatwo zastąpić. No to nie jest moja wina, jeśli nie stała się pani tutaj niezbędna. Proponowałam panu pomysły. To pan... To ja jestem deputowanym, a pani pracuje dla mnie, realizując moje pomysły. Naprawdę, nikt nie oczekuje, że pod moim mandatem będzie pani szykować, nie wiem, aneksję Belgii. I to do tego sprowadza już, pan... Już, moje... Helen! No, jeszcze teraz wystarczy. O, pan Kamara. Halo. Chyba nie przeszkadzam? Dzień dobry. Czyżby chodziło o wywiad? Nie. Tak. Wow, trafiony, Jean. Stary, co cię naszło? No ale co, z czym? A jak to z czym? Straszna wiadomość. Co, jaja se ze mnie robisz? A poza tym, od kiedy to ogłaszasz w telewizji swoje zdania? No? Od kiedy zadaje mi się pytania? No, jasne. Wiesz co, mógłbyś raczej siebie zapytać. Cholera jasna. Co, będziesz mnie wychowywał? Co? No co ci jest? Co to jest za mina? A, wiem, zauważyłeś kamerę, tak? Uspokój się. Nie, no, dobra, dawaj, proszę bardzo, spróbuj mi wmówić, że sam szanujesz Perkisa. No tak! Mam niezmiernie dużo szacunku dla człowieka, który najpierw poświęcił swoje życie temu krajowi, następnie był najlepszym ministrem spraw wewnętrznych Piątej Republiki i który dodatkowo miał odwagę przyznać, wręcz wyznać jedyny grzech w swojej karierze. Zaakceptował konsekwencje, jak mężczyzna, zaakceptował wyrok skazujący bez odwołania. A teraz powraca, pokornie, przed oblicza wyborców. O tobie chyba nie można tyle powiedzieć. O, no fakt, nie można, bo ja nie dopychałem głosów do urny. Co? Ja, hej, zaczekaj. Czy to nie ty podczas debaty nad kierunkiem reformy systemu sądownictwa wygłaszałeś mi wielką przemowę o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę, bla, bla, bla? Tak, tak. I ja nie mam z tym żadnego problemu. Aha. Jestem przeciwko nieuzasadnionemu dożywociu. Aha. Poza dożywotnim odebraniem praw wyborczych. Do cholery, ten typ zdradził demokrację. Nie chcę go więcej po prostu oglądać. A, no tak. Tylko przypomnij mi, który z naszych polityków ma taki format, by móc przeciwstawić się Alatar, he? Co? Oczywiście teraz, kiedy działasz dla Abelańskiego, odpowiedź jest dość... Nie pozwalaj sobie, nigdy nie działałem dla... Jean, nie okłamuj się. Wszyscy wiedzą, że jesteś jego pieskiem. No, sorry, ale twoja interwencja nie ma nic wspólnego z moralną polityką. A przynajmniej nie tak zapamiętają to media i ludzie. Zapamiętają tylko brutalny atak na Perkisa ze strony jego własnej partii. Nie działam dla nikogo, ale z kolei, dobrze, nie wiem, ale wydaje mi się dziwne, że ty akurat, że ty się tak burzysz w imię honoru Perkisa. Bo co? Co ci zaproponował? Powiedz. Stanowisko szefa jego kampanii. Co? Dlaczego się pani śmieje, bo co? Ja nic nie mówiłam. Aha, świetnie, gratuluję. Co? To jest naprawdę śmieszne, że oskarża pan pana Wampela. Nie, serio, jeśli będę potrzebował opinii sekretarki, to spoko. Dzięki, już jedną mam, okej? Jestem attaché parlamentarną, a nie... O, wiem, to jest taki miły sposób nazywania sekretarek. Wymyśliliśmy to 2 kadencje temu, proszę się nie podniecać. Nie, ale już na serio, to ma pani poważny problem z zachowaniem, okej? RW? Już dobrze. Nie, nie dobrze. I nie tylko dziś. Ona zawsze musi wrzucić swoje 3 grosze. Wystarczy. Żadna asystentka nigdy nie rozpanoszyła się do tego stopnia. Nigdy. Jeśli nie chce się pani uciszyć, to proszę startować. RW wystarczy, już. Czy jest jeszcze coś, czym chciałeś się ze mną podzielić? Ach, Jean, Perkis jest naszą jedyną szansą przeciwko Alatar. Naprawdę nie masz żadnego problemu, wyobrażając sobie... W 6 miesięcy może się wydarzyć 1000 rzeczy. Nie będę robił zakładów o przyszłość. Dziś... Nie jestem w stanie patrzeć, jak Perkis gra za wstydzoną dziewicę i niczego nie powiedzieć. Po prostu nie mogę. Fizycznie nie mogę. Nie wytrzymuję. Wiesz co, życzę ci, żeby Alatar nie została znów wybrana. Będziesz miał to na sumieniu. Tak.
Nie sądzisz, że trochę teraz przesadzasz? Ja będę odpowiadał za reelekcję Alatar, tak? Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że jesteś odpowiedzialny. Wszyscy jesteśmy do kurwy. I oczywiście, że Perkis podniesie się po twoim nędznym wystąpieniu. Nie, nie ty go obalisz, ale jeśli za 2 miesiące okaże się, że nie sposób utrzymać jego kandydatury, bo historia jego skazania będzie się pojawiać we wszystkich mediach, to wtedy ty, tak, ty będziesz tym, który rzucił iskrę. A jeśli Alatar znowu zostanie wybrana, będzie to wina milionów wyborców, że mają to, na co zasługują. Ale tobie nie uda się wyprzeć swojej części odpowiedzialności. Nigdy! No to tak, czasem jest taki pompatyczny. Śmieszne to trochę. Tak, bardzo. Przepraszam. Przepraszam, że nie jest pani zwykłą sekretarką. Ja znam pani wartość. Tak, żeby nie było. Nie ma problemu, Jean. Helen, ja czuję, że pani jest sfrustrowana i dlatego pani dogadywała z Kamarą, tak? Albo jeśli pani pozwoli... Ja sądzę, że pani... Pani ma dużo ambicji, tak? A ja A nie jeśli moglibyśmy przejść już do czegoś innego, Nie, właśnie chcę. Jeśli pani chce odejść i wystartować... Gdzie? Nie wiem gdzie, no to pani może chce. Ja chcę tylko, żeby... Chcę powiedzieć, że ucieszyłoby mnie, gdyby pani została. Ale jeżeli ma pani ochotę... Biuro pana Vampela, słucham? Tak. Nie. Mogę przyjąć wiadomość? Dzięki. Dobrze. Tak, zapisałam. To... Kto? Dziennikarz. Republiki. Chcę nakreślić pana portret. Nie, no naprawdę? No to, a serio nie sądzi pani, że to już jest przesada? No przecież nie wydaje się pani to trochę dziwne, że tak nagle... Jean, jeśli boi się pan, że będą czepiać się pańskiej wiary... Ja się nie boję, Helen. Nie mam po prostu ochoty. Dobrze, proszę. No pani znowu. No świetnie, widzę, że pani nie odpuszcza. Miejmy to już za sobą. Odbądźmy dyskusję, skoro pani tak zależy. Proszę bardzo, proszę zadać mi wszystkie pytania, jakie pani chce. Dobrze. Nie, w porządku. Nie ma żadnego w porządku. Dalej, skończmy z tym. Tym sposobem będziemy mogli już wreszcie wrócić do pracy. Proszę, słucham, niech mi pani zadaje pytania. Dlaczego ucieka pan przed dziennikarzami? Po pierwsze, nie potrzebuję polityki. Mogę robić co innego, to nie jest moja jedyna perspektywa i w żadnym stopniu nie jestem gotowy na wszystko, jak niektórzy. Po drugie, w jednym z pierwszych wywiadów, jakich udzieliłem na początku kampanii, dziennikarz pytał mnie tylko i wyłącznie o moją wiarę. Z dużą dozą pogardy, taką, tak protekcjonalnie, podejrzliwie. I to mnie zdruzgotało, to mnie dotknęło do żywego. Wie pani, że nie mam do tego dystansu. Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę. Przyjaciele często mi to zarzucają. Ale taki jestem już. No taki jestem już. No, swoją drogą nie mam ochoty mieć jakiegokolwiek dystansu w stosunku do mojej wiary. A ten artykuł... Ja zadałem sobie pytanie, czy naprawdę ja mam ochotę to znosić? Czy moje zaangażowanie polityczne warte jest wytrzymywania tych niegodziwości, tych kłamstw, tych nędznych ataków, tych gównojadów, gryzi piórków? Wow... Zobowiązałem się. Ludzie walczyli dla mnie. Miałem też rachunki do wyrównania z moim ojcem, no więc... No dobrze, no. No co zrobiłem? Poszedłem w to. Poszedł pan, ale na pół gwizdka. Tak naprawdę to nie zdecydował pan... No tak, ma pani rację. Tak. Mój wybór był co najmniej niekompletny. O. I sądzę, że jeśli będę walczyć o drugą kadencję, to będę musiał coś z tym zrobić. Ja wiem, to dla pani się może wydawać trudne do zrozumienia, ale... Dla mnie to nie jest taka oczywista decyzja. Nie, moment, ale ja się zgadzam. Musi pan wybrać. Ale spotkał pan dziennikarza, który... No dobrze, zgoda, ale... Wie pan, co ja naprawdę myślę? Że w sumie nikogo to nie obchodzi. Wszyscy mają to w dupie. Dziennikarze, dopóki nie zacznie pan kontestować rozdziału państwa i kościoła... Nie jestem przekonany. Sama pani widzi, jak pani reaguje na aborcję. Rzuca się pani do gardła od razu, jak lwica. Ale co to za problem? Niech pan powie, że jest pan za aborcją i tyle. Proszę kłamać, kogo to obchodzi, co w tym złego. W każdym razie, skoro nie działa pan przeciwko... Dobrze, ja po prostu nie chciałbym, by to się znalazło w przestrzeni publicznej. To jest dla mnie coś ekstremalnie prywatnego, intymnego. Ja nie chcę uprawiać prozelityzmu. Nie chcę nawracać nikogo. Chciałbym...
Halo? Nie, 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 nie. Niestety jest na spotkaniu. Czy coś przekazać, panie Wajder? A nie, nie, poczekaj. Wajder, to nie, nie, nie rozłączaj, daj. Halo? Pan Wajder? Tak. Tak, tak. Z tej strony Jean Vampel. Dziękuję, że pan odzwania. Tak. Dzwoniłem w związku z tym, no, no co się dzieje teraz? A co się dokładnie dzieje? No, więc ja, sam pan wie, że rozmawiałem, tak? Że rozmawiałem z dziennikarzem, jak mówiliśmy. Mhm. I to nabrało proporcji, które są zdumiewające. Mhm. No, to znaczy, że był pan bardzo, bardzo uszczypliwy. Aż tak? No tak, no jednak... No tak, może, ale mam jednak wrażenie, że to wszystko jest lekko sztuczne. Trochę, no po jednej wypowiedzi. Nie wiem, co pan o tym... Jakby to panu powiedzieć. Ja nie mam rzecznika prasowego odpowiedzialnego za tego typu akcje, rozumie pan? Czyli chce pan, żebym panu jakiegoś polecił? Nie, 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 nie o to chodzi. Proszę posłuchać. To jest pana 5 minut chwały. Ale jeśli to panu przeszkadza, to proszę udawać martwego i... to wszystko bardzo szybko się skończy. Tak pan myśli? No, chyba, że nie chce pan, aby się uspokoiło. Chcę, to znaczy... No i tak się uspokoi prędzej czy później. Nie mogę zmusić dziennikarzy do dzwonienia do mnie, prawda? Ale jak... No, no dobrze, powiedzmy, że... Dobrze, 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 dobrze. W przypadku, gdyby jednak pan zechciał, aby to potrwało... No więc dziennikarze dzwonią do pana, aby zapytać o Perkisa. Mhm. Najpierw błagam pana, niech im pan coś powie o Perkisie. To ważne, aby postrzegali pana jako dobrego rozmówcę. Następnie proszę spróbować zacząć mówić o czymś innym. Jeśli będzie pan postrzegany jako człowiek jednego tematu, to jak tylko skończy się ten temat, media przestaną się panem interesować. Natomiast, jeśli chce pan, aby ten medialny moment trwał dłużej, no, to musi się pan przełamać i zmienić temat. No tak, tak, rozumiem. Przede wszystkim jednak wolałbym nie znajdować się w tej sytuacji. Proszę posłuchać, teraz do pana należy decyzja. Niech pan wybaczy, ale mam spotkanie. Oczywiście, tak. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia. Co powiedział? Zgodzimy się na artykuł Republiki, ale nie na debatę. To pan decyduje, ale to byłby zastrzyk popularności, który mógłby... Znaczy, ja nie mówię tu o ambicji, tylko o odpowiedzialności, o wpływie. I jestem przekonana, że może pan dokonać więcej. I ja... Czy ja nie rozumiem, czego pan oczekuje? No jeśli to naprawdę dlatego, że boi się pan jednego czy dwóch pytań na temat wiary, no to ja przepraszam, Helen, ale uważam, że to jest naprawdę załamujące. Dobrze, Helen, dobrze. Już usłyszałem już, nie jestem tępy. Właśnie pani powiedziałem, że zgadzam się na kronikę. Brawo. I być może ma pani rację. Od 4 lat jestem parlamentarzystą i w sumie mało kto o tym mówił. Być może. Przeceniałem zainteresowanie, jakie może budzić moja wiara. Być może, ma pani rację, dlatego właśnie zgadzam się na kronikę. I być może na inne rzeczy, podsumujemy to. Ale nie chcę debaty. Na temat Perkisa powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. A ten Wajder coś panu obiecał? Ależ skąd? Absolutnie nie. Ale to nie miał być atak. Uważam, że to byłoby jakieś minimum z jego strony. I biorąc pod uwagę sens pańskich słów, to powiedział pan w sumie wszystko, co myśli, ale co do formy, no wie pan, wyświadczył pan przysługę Abelańskiemu. Tak, tak. I nie ma w tym nic skandalicznego, ale... Moment, w małym wynagrodzeniu też nic skandalicznego by nie było, dlatego... Niech pani idzie już do domu. Dobrze, ale warto by go troszeczkę... Helen, do cholery, no. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Panie Vampel, odmówił pan debaty z panem Perkisem. Tak, dlaczego? Tak, tak, odmówiłem debaty z panem Perkisem, bo nie widzę jej celu. No, ale pan Abelański mówi, że brakuje panu zmysłu solidarności. Co pan na to? Oj, myślę, że pan Abelański właściwie to powinien zachować swoje połajanki raczej dla pana Perkisa. Ale pewnie jego rola pierwszego sekretarza wymaga, by gasił pożary wewnątrz Unii. Perkis zarzuca panu, że próbuje się pan posłużyć jego reputacją, aby zbudować własną. Czy to prawda? On, zanim cokolwiek zrobi, to najpierw sprawdza, czy jego reputacja na tym nie straci, albo czy jego reputacja na tym zyska. To jest... To osobiście nie podzielam tych żarłocznych ambicji. Jestem deputowanym,
i pracuję aktualnie nad pasjonującymi i ważnymi projektami. Staramy się znaleźć sposoby na zablokowanie reformy prywatyzacji edukacji, którą pani prezydent chce nam narzucić. I to jest właśnie ten temat, który wydaje mi się dużo bardziej zajmujący. A jeśli pan Perkis właśnie zostanie kandydatem Unii Lewicy, to zagłosuje pan na niego? No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Proszę państwa, moim priorytetem jest powstrzymanie Alatar. Aktualne projekty rządu naprawdę niezwykle mnie niepokoją, bo edukacja powinna być jednym z fundamentów naszego społeczeństwa. Musimy ją wzmacniać, musimy pomóc jej się ustrukturyzować. I myślę, że to prawdopodobnie jedyna pozycja w budżecie, która, przepraszam, która powinna zostać zwiększona w kolejnych 5 latach. A czy to oznacza początek programu? Czy rozważa pan kandydowanie? Nie, proszę państwa, proszę się nie obawiać. Proszę się nie obawiać. Oczywiście, że nie. Dziękuję bardzo. Panie Wampel, ostatnie pytanie. Dobrze, ale proszę, chwileczkę, jeszcze jedno pytanie. Panie Wampel, ostatnie pytanie, proszę. Opinia publiczna ma... Nie tracił czasu, cholerny dupek. No. Rwę? Dobrze znasz tego Wampela? Dobrze? Nie, znamy się. No. Jedliśmy razem kolację, tam raz czy dwa, no, ale to wszystko. A co o nim wiadomo? W zostaniu deputowanym pomógł mu ojciec, mimo że to raczej ich stosunki nie są raczej. Myślałem, że umarł, zanim wybrali synka. A nie, to on był tylko chory, ale mimo że był już bardzo osłabiony, to często towarzyszył mu w terenie i tak naprawdę właśnie zainstalował... Tak, czyli to turysta, nie? To trochę jak w tym filmie, gdzie ten typ zostaje wybrany, bo ma na nazwisko jak były deputowany. A tu w dodatku to jego stary. Już uwielbiam tego chłopaka. Nie, jest dość dyskretny, ale powiedziałbym, że to człowiek uczciwy, no, dość prawy. Nie ma wielkich ambicji, no to jest pewne. Nie wiem, trochę daje się porwać pod muchą, czasem... Ale mówisz, że chorągiewka? Nie specjalnie, ale nie jest... zadowala się tym, co ma. No, ale ma jakieś ideały i nie sądzę, że to, co powiedział, było jakąś zagrywką. Nie no, był szczery. Ale no jednak przypominało to bardzo mówienie z pamięci. Nie wygląda mi na takiego wielkiego oratora. Widziałeś go już w kontekście debaty? No, na pewno nie ma zbyt wielkiego doświadczenia z mediami. No ale spodziewam się, ale poza tym, w parlamencie czy w komisji... No, nie jest to coś, w czym jest wybitny, ale jak na czymś mu zależy, to jest w stanie się przyłożyć, nie wiem, trochę... Dobra, to nic takiego. Coś jeszcze o nim? Nie wiem. Cokolwiek do wykorzystania. Jest wierzący. A co to znaczy? Ja też. Nie, ale on jest bardzo wierzący, bardzo wierzący. Chodzi na mszę w każdą niedzielę. Zdaje mi się, że czyta codziennie Biblię. No. To jest do tego stopnia u polityka w dodatku lewicy dość niespotykana. A w sensie, że fanatyczne? Nie, ale to dla niego jest bardzo ważne. No. Dobra, myślę, że trzeba go zniszczyć. Natychmiast. Inaczej tego nie opanujemy. Czy ja wiem? No, im więcej o nim będziemy mówić, tym więcej media będą chciały... Proszę zignorować tę aferę. Mówić o czymś innym. Wampel jest nikim. Za tydzień dziennikarze już zgubią jego numer telefonu. Może, ale to nie Wampel jest problemem, ale cała reszta. Jeśli nie zareaguje, zacznie się pochód. Załatwmy ten problem od razu. Czeka nas jeszcze wiele innych, bardziej złożonych spraw. Potwierdźmy debatę. Ale proszę pana, debata tylko... Tak! Szczególnie debata z chłoptasiem takim jak Wampel. Posłuży mi za rozgrzewkę, rozumiesz? Nie chcę niczego pozostawiać losowi. Mam już dość. Za dużo straciłem czasu i nie mam go już zbyt wiele. Jeśli mam przegrać, to z bronią w ręku. Nie przegra pan, no. O, mam nadzieję. Zrobił pan więcej niż nie jeden człowiek. Tak, może. Dobra. A poza tym, co z konstrukcją ekipy do kampanii? Mamy nowe nazwiska? Dostałem kilka kontaktów za parę dni i... A nie! Wiesz, co sprawiłoby mi przyjemność? Wkurwienie Abelańskiego. Jeśli moglibyśmy mu podebrać kogoś z biura, ale byle kogo, tylko tak, żeby go rozjuszyć. Ja nie bardzo widzę... To szukaj, zależy mi. I potwierdź mi tę debatę. Thank you.
Proszę. Pani Poremont prosi o spotkanie. Kto? A, Poremont. Dobra, niech wejdzie na chwilę. Tylko po 5 minutach wejdź z ważnym telefonem. Oczywiście. Witam. Dobra. No dobrze. Co dokładnie mogę dla pani zrobić? Panie Wajder, no więc tak. Już od tygodnia pan Wampel jest bardzo wyeksponowany. Chciałabym wiedzieć, co teraz z tym zrobimy? A kogo ma pani na myśli, mówiąc my? Wypchnął go pan. Ot tak, na scenę, bez żadnego przygotowania. A teraz musimy sobie radzić i improwizować dalszy ciąg. To co, nic pan nie napisał, nie przygotował, no... No wie pan, nie taką ma pan reputację. Proszę mi wybaczyć, bo jest dość późno i przyjąłem panią przez grzeczność, a także przez, no powiedzmy, zaskoczenie, ale teraz kompletnie za panią nie nadążam. Pan Wampel nie... Znaczy, przepraszam, to Wampel panią wysłał? Mówi pani w jego imieniu teraz? Tak. Powiedzmy, że tak. Pan mówi w imieniu Abelańskiego, ja w imieniu Wampela. Gdzie problem? Nie ma żadnego problemu, tylko to jest, troszeczkę dziwne. Pan Wampel bardzo by chciał móc skorzystać z tej nagłej popularności. A to ciekawe, bo nie miałem takiego wrażenia. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, nie, zgoda, ale są rzeczy, wie pan, na przykład, co się tyczy partii, ono nie ma wszystkich informacji, wszystkich... Przepraszam, bo ja myślałem, że my mówimy o media. Co konkretnie ma pani na myśli? Prawybory. Tak, no, ale prawybory... No, partyjne prawybory prezydenckie? Bo teraz to... Aktualnie chyba 1% populacji zna jego nazwisko. To mimo wszystko mało. A moim zdaniem po tej pańskiej akcji jesteśmy bliżej, no wie pan, 10%. Wieszka, nie było żadnej mojej akcji. On jest zdolny. Trzeba go tylko... Zdolny jest do czego? Do bycia prezydentem? Co? Nie do bycia prezydentem. O, to dobrze, bo już się przestraszyłem. Ale do bycia kandydatem. W prawyborach. Tylko dobrze by stał się bardziej rozpoznawalny, no. Dlaczego nie może być kandydatem? Proszę posłuchać, żeby być kandydatem w prawyborach, trzeba mieć 5% poparcie parlamentarzystów. Proszę iść, pukać do ich drzwi i naprawdę nie rozumiem, czego pani właściwie ode mnie oczekuje. Chciałabym to uwiarygodnić. Znaczy, aby pan to uwiarygodnił. Świetnie, dziękuję bardzo, ale ja nie szukam pracy. Niemniej naprawdę bardzo pani dziękuję za propozycję. Tak? No dobra. To kogo będziecie mieli w waszych prawyborach? Warnsteina? Zachiriego? Bobrak? Nieliczni, którzy mają doświadczenie rządowe, są albo bezbarwni, albo chorzy, albo ekstremalnie niepopularni. Dlaczego nie Wampel? No dobra, ale co pan o nim myśli? Tak naprawdę. No to jest chyba dobry człowiek, który jednak zdaje się nie mieć choćby najmniejszych ambicji politycznych, no, na narodową skalę. A nie wydaje się panu, że ma... Że ma aurę? Aurę? Tak, coś, co może... Nie wiem, ja kiedy go spotkałam, byłam radną. Mer chciał mnie mianować swoją zastępczynią. Było mi dobrze. To była bardzo dobra praca. No po prostu powód, dla którego odeszłam, znaczy jednym z powodów było to, że zobaczyłam... Ja miałam wrażenie, że widzę u Wampela pewną... Nie wiem, coś takiego szczególnego. Nie uważa pan, że on ma w sobie coś szczególnego, że ma przyszłość, nie. Że mógłby coś... Nie. Nie? Przykro mi, muszę panią rozczarować, ale uważam go po prostu za kompetentnego, pracowitego, ale w gruncie rzeczy bardzo, bardzo przeciętnego deputowanego. I myli się pan. Cieszę się, że tak pani w niego wierzy, to jest wzruszające, ale nie mam wrażenia, że jest mu to specjalnie pisane. Wydaje mi się przeciętny. Uważam, że brakuje mu zdecydowania. Tak? Tak. Uważa pan, że jego wypowiedziom krytykującym Perkisa brakuje zdecydowania? Proszę pani, przepraszam... Pani nazwisko? Poremont. Poremont. Tak. No tak. Poremont. Skądinąd miałem panią zapytać, czy pani nie jest może spokrewniona z Cedriciem Poremont? Tak. Coś podobnego. Bo miałem wystąpienie w Szkole Administracji Publicznej 2 lata temu i poznałem wtedy pewnego studenta i połączyła nas, no, jakby to powiedzieć... Nić sympatii. No, może dużo powiedziane, ale powiedzmy, że uznałem go za niezwykle interesującą osobę. Tak, tak.
A więc pani jest... To mój syn. A, okej. No. No trochę zaskoczyła mnie pani, ale... Chciałem powiedzieć, że prędzej bym powiedział, że jest pani no, jego siostrą albo... Chce pan to gdzieś wykorzystać? Nie. Skąd? Ale właściwie jadłem dzisiaj lunch z Cedriciem. Nie widziałem go od dłuższego czasu i... Po prostu wasze dwa nazwiska, które tak się nagle zbiegły. No wie pani, wydaje mi się to zabawne. A jak on się ma? Dobrze, bardzo dobrze, tak. Pani wie, że on pracuje z Merendienem? Słucham? Najwyraźniej, no nie wiedziała pani. Czyli pani nie wiedziała, że jest z prawicy. Merendien to nazista, nie jest... Proszę pani, Merendien jest ministrem i nie mogę pozwolić, żeby ktoś to nazista, nazywał... nazista, ma mentalność na ziola, wiem to ja i pan też. Ale Cedric nie. Niech to pana nie zmyli, to tylko... Ja po prostu myślę, że on poświęca swoje życie, aby zatruć moje. Właśnie takimi gestami. Dobra, a wracając do pana Vampela. Pan... Przepraszam, panie Wajder, pilny telefon. Ojej, no muszę panią przeprosić, Helen. Ale... Następnym razem pozdrowię Cedrica od pani. Ale... No, do widzenia. Tak, Szefie, łączę. Dobrze, już przecież poszła, nie musisz udawać. Ale to Abelański. Czeka na linii. Chce pilnie rozmawiać. Abelański? Czego chce? Halo? Przepraszam, już przychodzę, będę u pana Zobaczymy się... Panie Abel... Tak, słucham pana. Panie Abelański, proszę posłuchać. Muszę pozostać neutralny i... Wspieranie któregokolwiek kandydata byłoby... A wszyscy kandydaci mają już swoich doradców. Dobrze, jeżeli to... Tak. Proszę pana... Zawsze będę odczuwał żal w związku z pańską decyzją o wycofaniu się. Słucham pana. Wątpię, żeby to był... W tym momencie myślę, że jestem zbyt blisko. Zobaczę, dobrze? Panie Abelański, jestem naprawdę zasmucony przebiegiem tej rozmowy. Naprawdę jestem za... Proszę. Zobaczę, dobrze? Pilnie, tak. Zobaczę, czy jest taka możliwość. Dobrze, zobaczę. Do usłyszenia. Szlak. Klara! Tak jest. Biegnij za tą porę, Mo, niech tutaj wraca. Nie pogardzać samym sobą. Ty, który opierasz się pokusom i dajesz łaskę Bogu. Czy naprawdę nie dało się ciszej? Ja się próbuję skupić. Właśnie widzę. Miała pani iść do domu. Perkis znów przemówił. Chce pan zobaczyć? Dobrze. Proszę. Pan Vampel mówi, że jest biały jak śnieg. Ja mówię, zgadza, że jest biały jak śnieg? Biorąc pod uwagę fakt, że nigdy niczego w swoim życiu nie dokonał... I tu będzie dobre. I że satysfakcjonuje go siedzenie w wciąż ciepłym fotelu ojca, snucie po parlamencie, liczenie przyszłych składek emerytalnych, to byłoby to doprawdy niezwykłe zrządzenie losu, gdyby w tym trybie udało mu się dokonać czegokolwiek szczególnego. O, ładne, nie? Na moim bilansie ciąży jedna ciemna plama, której się nie wybieram. Ale w drugiej rubryce... Są też wszystkie działania, które przyczyniły się do potęgi tego kraju, do dobrobytu moich współobywateli. W obu rubrykach Vampela dzieje pustka. Nie ma niczego, nuda. Niestety, nie mogę się posłużyć frazą prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Cnotliwe szaty raczej mi nie przypasują, a szkoda. Bo druga część tego powiedzenia pasuje jak ula. Nie no, teraz to oskarża pana o bycie nudną cnotką. Nieźle. Tak, to niezbyt zaszczytne. Wow.
Ja rozumiem zasadę nadstawiania drugiego policzka. Uważam, że to bardzo piękne, ale w tym przypadku no konkretnie nie rozumiem, jak to się ma do debaty. Dziękuję. Jeśli pani może, to proszę oszczędzić mi tych chrześcijańskich klisz, które udało się pani spamiętać z religii. Będę wdzięczny, dobrze? A poza tym zasada nadstawiania drugiego policzka nie jest po to, żeby coś wnosiła do debaty. To osobista praktyka uwznioślenia. Ja nie wiem, jak pani żyje bez Boga, ale wydaje się pani mało szczęśliwa. Miałam dość burzliwe życie, wie pan? I Bóg by tego nie zmienił. Ale może by pani pomógł lepiej to przeżyć. No, zdawało mi się, że nie chce pan nikogo nawracać. Ale przecież tylko dyskutujemy. Aha. To pani wciąż do tego wraca. Ja? Ja o tym nigdy nie mówię. Bo nie musi pan mówić. Kiedy tutaj weszłam, właśnie się pan modlił, nie będę przepraszał za to, kim jestem. Mhm. Ale to, że o tym nie mówię, jest faktem. Wie pan co? Późno się robi. Mhm. Będę się zbierać. Do jutra. Do jutra, Helen. Nieodpowiadanie Perkisowi może i pana wewnętrznie uszlachetnia. Ale to on zaliczył teraz punkty, a pan niestety nie jestem niewrażliwy na wszystko, co się mówi. I dla pani informacji są też w Biblii inne kawałki, którymi mógłbym się posłużyć w tej sytuacji, gdyby mi to odpowiadało. Jeśli nie chcę mu odpowiadać, to dlatego, że to zabiera mój czas, moją energię i mam inne zajęcia. Chce pan walczyć o edukację? To proszę iść do telewizji. Jeśli chce pan liczyć się w debacie na temat edukacji, to... Wie pani co, Helen, dziennikarze nie chcą gadać o edukacji, chcą krwi. Ale nikt panu nie zakazuje być sprytniejszym od nich. Jak już pan będzie w studiu, może pan przekierować dyskusję na edukację. I będzie, no Helen, będzie pewnie wyglądać, że ucieka pan od tematu, ale przynajmniej się pan wypowie. Już. Jeśli to dla pana rzeczywiście takie ważne, niech pan... Wystarczy, Helen! Do jutra. Do jutra. Sytuacja na osiedlu Trzech Statui pozostaje skomplikowana. Z kolei na placu Bastylii policja... No dobra, to jestem, panie Wajder, szukam mnie. O, świetnie, jest pani. O co chodzi? Już wyciszam. Bardzo panią przepraszam. Przerwano nam wtedy pilny telefon, sama pani słyszała. Doprawdy. Brzmiało to raczej jak kiepska ustawka, żeby się mnie pozbyć. Ale skąd? Nie. To o czym my mówiliśmy? Lunchu z moim synem? Bandzie nazistów u władzy? Myślałem raczej o prawyborach. Prawybory. Ale aktualnie chyba 1% populacji zna nazwisko Wampela. To mimo wszystko mało. Poza tym, jak pan wie, nie lubi się udzielać, dlatego błagam, może darujmy sobie to. Moim zdaniem po mojej akcji jesteśmy bliżej 10%. Słucham? Wiem, że jest zdolny. Trzeba mu tylko zdolny trochę... Zdolny do czego? Do bycia prezydentem? Nie do bycia prezydentem. A no to dobrze, bo już się przestraszyłam. Do bycia kandydatem w prawyborach. Problem w tym, że Wampel nie ma ambicji politycznych. Kategorycznie odmawia debaty, a prawybory to już naprawdę w ogóle inna liga. A? Jest pani pewna? Cieszę się, że tak nagle pan w niego uwierzył. To wzruszające. Ale mnie się jednak wydaje przeciętny. Uważam, że brakuje mu zdecydowania. O, nie poznaję pani. Pan wybaczy, ale spieszę się do domu, wie pan. Bo to już są, ojej, nadgodziny. Sam pan rozumie, urwałam się z bycia radną na stołek sekretarki ospałego deputowanego nie po to, żeby zasuwać po godzinach. Także na ja razie rozumiem. Do widzenia. Gdyby jednak nie pani sądzę, mogła... do widzenia. Histerię. Słucham? Ale proszę państwa, ale dlaczego cały czas, proszę... No, wiecie państwo co, naprawdę ja żałuję, że te nędzne zaczepki zajmują w naszych mediach aż tyle miejsca. I mam nadzieję, że ta debata po prostu czy ktoś to koordynuje? Te dzieci nadal. Nie sądzę. Osobiście interesują mnie inne projekty. Na przykład rząd proponuje nam prawo liberalizacji pewnych medycznych praktyk, co szczerze mówiąc bardzo mnie niepokoi. Pracujemy właśnie nad poprawką, by ograniczyć ogromne straty, jakie to prawo mogłoby spowodować. Pańska medialna obecność w ostatnich tygodniach skłania niektórych komentatorów do przypuszczeń, że może pan też chcieć wystartować w prawyborach. Czy to prawda? W przeciwieństwie do większości polityków
Nie miałem na czele swoich politycznych celów prezydentury, ale na ten moment możecie spodziewać się wszystkiego. To co, panie Wajder? Od czego zaczniemy zbieranie poparcia w Zgromadzeniu Narodowym? Audioteka dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka audioserialu Upadek Narodu Jana Rezo. W rolach głównych wystąpili Wampel Piotr Adamczyk, Poremont Agnieszka Więdłocha, Wajder Grzegorz Małecki, Kamara Piotr Polak, Perkis Krzysztof Stelmaszyk. W pozostałych rolach Dariusz Rosiak, Kamila Ryciak, Karolina Głowacka, Michał Żakowski, Wiktor Brzozowski, Anna Kędziora, Karolina Szymczak. Tłumaczenie, adaptacja i reżyseria Ewa Rucińska. Muzyka Wojciech Kostrzewa. Nagranie i montaż dialogów Grzegorz Gutkowski. Udźwiękowienie Szymon Rąpała. Miks Kamil Sajewicz. Koordynacja realizacji Katarzyna Rybska. Realizacja Stereotyp Studio. Produkcja Audioteka. Opieka literacka Klaudia Grzesiak, Katarzyna Szybińska. Redakcja językowa Andrzej Dudziuk. Producentka Katarzyna Szybińska. Kierownictwo produkcji Aleksandra Dąbrowska, Katarzyna Szybińska. Czołówkę i tyłówkę czytał Jarosław Łukomski. Zapraszamy do pozostawienia swojej opinii. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.